Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 246. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Dzisiaj niewątpliwie mam dla Was odcinek specjalny, tak, będzie to solówka. Solówka, na którą wierzę, że wiele osób czekało i pozwoliłam sobie nazwać ją Spowiedzią Podcasterki. Wiem, brzmi to dość górnolotnie, ale pozwólcie, że wytłumaczę. Kwoli wstępu. Ja nazywam się Karolina Sobańska, mam 26 lat, jestem podcasterką i dziennikarką. Od 2018 roku rozmawiam tutaj z ekspertami i dzielę się wiedzą o dobrym i świadomym podejściu do życia. Nie wszyscy jednak wiedzą, że swoje pierwsze kroki w szeroko pojętej sieci datuje na rok 2009, kiedy to, słuchajcie, założyłam bloga modowego. Po jakimś czasie z różnych powodów zrezygnowałam z tej ścieżki, ale to jest w ogóle opowieść nie na dzisiaj. Kilka lat później, czyli w 2012 roku, założyłam swój kanał na YouTubie o uroczej nazwie The Mad Brunette. Nie pytajcie. Po roku postanowiłam włożyć w niego jeszcze więcej serca i zaczęłam publikować co tydzień, w każdy piątek o 16. Było to w 2013, a to oznacza, że w tym roku mija 10 lat. Tak, moi drodzy, od 10 lat tworzę regularne treści w internecie. I, i mówiąc to i zdając sobie z tego sprawę, poczułam się, poczułam się staro. Ale wracając, w tak zwanym międzyczasie, czyli w roku 2018 ruszyłam z podcastem, którego właśnie słuchacie. I przez dwa lata prowadziłam jednocześnie kanał i podcast, plus oczywiście Instagram. A w 2020 roku zdecydowałam się zawiesić działalność na YouTubie. Kolejne miesiące przyniosły wiele zmian w moim życiu zawodowym, ale też wiele zmian związanych ze stylem życia. I tak mam tutaj na myśli weganizm. I właśnie z uwagi na te zmiany powstaje dzisiejsza solówka. Na przestrzeni ostatnich miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, dostałam od Was mnóstwo pytań o to, dlaczego przestałam nagrywać na YouTubie, dlaczego na chwilę wróciłam na tę platformę, ale nie udało mi się tego kontynuować i wreszcie, co takiego wydarzyło się, że nie jestem już weganką. Czy zmieniły się moje wartości? Czy stałam się inną osobą? Mam nadzieję, że najbliższe, myślę, kilkadziesiąt minut sprawi, że zrozumiemy się lepiej. I chciałabym podkreślić też, że nie planuję w najbliższym czasie odnosić się już w moich kanałach do youtube'owej i wegańskiej przeszłości, oraz że od teraz chciałabym być rozliczana i utożsamiana z tym, co produkuję w ostatnich latach i miesiącach. Bardzo, bardzo, bardzo liczę na Wasze zrozumienie i wsparcie. Dużą inspiracją do tego nagrania były Wasze założenia na mój temat, o które poprosiłam Was jakiś czas temu u mnie na Instagramie. Instagram.com ukośnik Karolina Somańska. Pozwoliłam sobie podzielić ten monolog na kategorie Praca, Odżywianie i Codzienność, ale z tego miejsca chciałabym bardzo, bardzo, bardzo podziękować mojej karo, czyli Karolinie Błatewicz, która pomogła mi przygotować ten wyjątkowy odcinek i stworzyła strukturę tego monologu. Chociaż w sumie powiedzmy, że nie będzie to aż taki monolog, bo pomyślałam, że pozadaję sobie na głos Wasze pytania. Co wy na to? No dobrze, to w takim razie kończymy wstęp i zaczynamy. Pierwszą kategorią jest praca. Pytanie, czy od zawsze wiedziałaś, kim chcesz zostać i jak dorośniesz? Słuchajcie, pamiętam, jak w wieku 6 lat. Zapragnęłam być podcasterką wellnessową. <laughs> Dobra, już, to był suchar, wiem. Wydaje mi się, że jako dziecko chciałam być pewnie bardzo oryginalnie piosenkarką lub aktorką, ale z tego co pamiętam, potem była długa faza na agentkę specjalną za sprawą bajki odlotowa agentki. Dajcie znać, czy oglądaliście. Jak byłam trochę starsza, zainspirowałam się bardzo wywiadami Anny Wędzikowskiej z Gwiazdami Hollywood, i moim marzeniem było być jak ona. Kochałam kino i taka ścieżka wydawała mi się być po prostu jak ze snów. No a fast forward do dzisiaj to robię wywiady z super ludźmi, więc można powiedzieć, że trochę się udało. Niemniej od 12 roku życia już planowałam wyjazd za granicę i studiowanie języków obcych. Udało mi się to zrealizować i jestem absolwentką Spanish and German with Marketing na Edinburgh Napier University. Kolejne pytanie: Jak wyglądały twoje początki w mediach? Gdzie zaczynałaś? Ile miałaś lat? Na jakich platformach opierałaś swoją działalność? Pytaliście o początki w mediach, co już zajawiłam we wstępie, ale żeby podkreślić, to jak dawno to było, to słuchajcie, miałam 13 lat. Kiedy założyłam modowego bloga? 16, gdy otworzyłam kanał na YouTube, i 17, gdy zaczęłam prowadzić go na poważnie, regularnie. A mój podcast powstał w wieku lat 21. Następne pytanie. Cel bycia w internecie, czy był jakiś? Jakie były Twoje oczekiwania? Zacznę może jak starsza pani, bo powiem Wam, że czasy się zmieniły. Od kilku lat wiele osób zaczyna działać w internecie w konkretnym biznesowym celu i z odpowiednią strategią, co też jest jak najbardziej okej, okay. ale ja nie dość, że zaczynałam jako dziecko. To jedyne, co chciałam osiągnąć, to dawać upust swojej kreatywności, tworzyć treści, które sama lubiłam oglądać. Zupełnie nie sądziłam, że przerodzi się to w moją karierę zawodową. Obserwowałam twórców z całego świata. I może po cichu marzyłam, ale nie planowałam być tutaj, gdzie jestem teraz. I pamiętam, jak w 2017 roku, mieszkając w Madrycie, miałam swoją pierwszą płatną współpracę na YouTubie. I myślę, że warto zaznaczyć, że to było 5 lat po rozpoczęciu tej ścieżki, w cudzysłowie kariery. I wtedy po raz pierwszy przeszło mi przez myśl, a raczej pozwoliłam sobie zamarzyć o tym, by pracować jako YouTuberka. W ogóle słowa influencer wtedy nie było. Przynajmniej w polskim słowniku, przynajmniej w moim słowniku. Kolejne pytanie. YouTube, jaki content tworzyłaś? Przez ile lat regularnie publikowałaś filmy? To jest w ogóle ciekawe, bo jestem przekonana, że wiele osób, które mnie teraz słuchają, nie wie, że ja miałam przeszłość YouTube'ową, bo dołączyliście do mnie niedawno. Także tutaj zdradzę sporo, nie tyle sekretów, co. Szczegółów mojej przyszłości, która jest jak najbardziej publiczna, ale może niekoniecznie nagłaśniana w ostatnim czasie. Wracając do meritum, to moje treści można uznać za szeroko pojęty lifestyle. Na początku były to filmiki związane z modą, urodą i jedzeniem, czyli takie, nazwałabym to wszystko i nic, ale właśnie takie kanały, głównie amerykańskie i brytyjskie, lubiłam oglądać i one bardzo mnie inspirowały. Zaznaczam, miałam lat wtedy 16. Z czasem moje treści stały się blisko związane z wegańskim stylem życia. Tutaj mam na myśli kontekst etyki i jedzenia, zdrowia, ekologii, produktów Cruelty Free. Przez kilka lat nagrywałam weekly vlogi, czyli takie filmiki podsumowujące mój tydzień, i moi subskrybenci towarzyszyli mi przez całe studia. Kurczę, to są lata życia, co tydzień. Jednocześnie, co bardzo chcę podkreślić, nigdy nie poruszałam tematów związanych z moim życiem osobistym, zarówno rodzinnym, jak i romantycznym, z czego bardzo, bardzo się cieszę. No ale tak, moi mili, upłynęło nam 7 lat na tej platformie. Pytanie. YouTube. Co Ci dał? Co odebrał? Ach. Wziąłam ten głęboki wdech, bo raczej westchnęłam, bo powiem Wam, że wzruszam się na samą myśl o tym pytaniu, bo gdyby nie YouTube, nie byłabym tu, gdzie jestem dzisiaj. YouTube dał mi pasję, którą nawet nie wiedziałam, że mam. YouTube nadawał mojemu życiu strukturę, bo zobowiązałam się i wywiązywałam się z publikowania raz w tygodniu. Jednocześnie pozwolił mi być kreatywną, ale nauczył organizacji. Dał poczucie, że to co robię jest ważne. Połączył mnie z tysiącami ludzi i otworzył mi drzwi na życie, o którym nawet nie śniłam. I jestem za to na maksa wdzięczna. No ale z drugiej strony, mówiąc o tym, co zostało mi odebrane, stałam się trochę niewolniczką swojego grafiku i tego ciągłego uwieczniania. Każdy wyjazd to była dla mnie okazja na nagranie czegoś wartościowego. No i nie umiałam zupełnie się temu oprzeć. Przez to jako młoda osoba, która wchodziła w dorosłość, byłam ciągle w trybie pracy i sama narzucałam sobie tę presję i nie umiałam się w tym zatrzymać. Pytanie. YouTube. Kiedy pojawiła się pierwsza myśl o odpuszczeniu tego formatu? Co było zapalnikiem? Powiem Wam, że ja przez te wszystkie lata nigdy nie myślałam o tym, żeby przestać. Byłam przekonana, że będę nagrywała już zawsze. No bo, no bo kim jest Karolina Sobańska, jak nie jest YouTuberką? Śmiechem, żartem. Tak, tak, zdecydowanie to jest mocne, mocne zdanie i jak najbardziej poważne zdanie. Moje życie i kariera kręciły się wokół tego. I przełom przyszedł bardzo niespodziewanie. To była nagła decyzja. W grudniu 2020 roku byłam na Teneryfie z moją przyjaciółką Justyną Świetlicką i nagrywałam wtedy piąty czy szósty rok z rzędu tak zwane Vlogmas. Czyli codzienne vlogi, codzienne filmiki przez cały grudzień aż do świąt. To jest razem około 22 filmów, które jak zawsze sama nagrywałam i montowałam. I wtedy te dwa lata temu. Poczułam zmęczenie, poczułam, że jest inaczej, że mam do tego projektu nie najlepsze nastawienie, że nagrywanie i publikowanie przychodzi mi po prostu z trudem. I wtedy poczułam, że zakończył się jakiś etap, że nie czuję już potrzeby dzielenia się tak dużą częścią mojego życia, że nie mam ochoty chodzić z kamerą i opowiadać o tym, co w danej chwili robię i myślę. Odkryłam, że YouTube pełnił ogromną funkcję w moim życiu, ale nie jest mi ona już potrzebna. I tak jak powiedziałam wcześniej, YouTube nadawał mojemu życiu sens, sprawiał, że chciało mi się wstawać i robić w cudzysłowie rzeczy, kiedy byłam szukającą siebie dziewczyną samą na studiach w Szkocji. Że dzięki niemu dawałam sobie przyzwolenie na wyjazdy i na korzystanie z życia. To brzmi mocno, po raz kolejny, ale naprawdę, słuchajcie, tak było. I wtedy w 2020 roku zaczęłam intensywnie przyglądać się swojej relacji ze sobą i zrozumiałam, że ja już nie potrzebuję warunkować robienia dobrych rzeczy dla siebie. Że kiedy kamera jest wyłączona, ja też zasługuję na celebrowanie i na miłość. To był, To był wyjątkowy czas. Ja nagrałam wtedy swój ostatni film i zapowiedziałam przerwę. No, ale przerwę, która trwała, słuchajcie, półtora roku i ani ja, ani moi widzowie się tego nie spodziewaliśmy. I w tym czasie wolnym od YouTube'a ja po raz pierwszy jako dorosła osoba pojechałam na wakacje. Po raz pierwszy Byłam na wyjeździe bez nagrywania, bo jakkolwiek pięknie by to wszystko nie brzmiało, kiedy podróżujemy i nagrywamy z tego filmy, to duża część naszej głowy jest w pracy i mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że nie jest to odpoczynek. A ja od tego czasu, zaprzestania nagrywania, zaczęłam uczyć się i po raz pierwszy czuć, że ja żyję dla siebie. Po prostu dla Karoliny osoby prywatnej. I bardzo, bardzo mnie to wzrusza. Warto dodać, że moje zniknięcie z YouTube'a nie było takie całkowite, dlatego że nadal podcasty są publikowane na tej platformie, także nigdy stamtąd nie zniknęłam. Jeszcze jedno pytanie o YouTube. Zapowiedziałaś powrót, opublikowałaś kilka filmów i ostatecznie porzuciłaś ten format. Dlaczego? Słuchajcie, półtora roku to jest dużo czasu, aby sobie pewne rzeczy przemyśleć i nabrać perspektywy. Ja jestem konsumentką YouTube'a od lat i nadal jest to moje ulubione medium społecznościowe. I rozumiem przez to w pełni, jak czuli się moi widzowie, kiedy ich w cudzysłowie opuściłam. No ale w tym czasie Wolnym od nagrywania odkryłam, że są formaty wideo, w których czuję się dobrze i ta nowa karo mogłaby się jakoś w nich odnaleźć. No i wrócić. Tak właśnie powstał pomysł powrotu na YouTube w nowej wersji. Ja uwielbiam mówić do kamery, lubię się wygupiać, pokazywać wam ciekawe miejsca, testować super jedzenie. Pomyślałam, że takie gastro spacery z moich ulubionych miast to będzie strzał w dziesiątkę. Znalazłam super pomocniczkę do nagrywania i montowania wideo i stwierdziłam, że wszyscy będą zadowoleni. Widzowie się ucieszą, a ja będę spełniona w nowej roli. No ale okazało się, że moja wizja nie do końca spotkała się z oczekiwaniami ludzi. Czułam, że ta wersja karo na YouTubie nie jest tym, na co wszyscy czekali. Widzowie chyba spodziewali się, że czas się zatrzyma i wróci ta dawna karo, no mm, ale niestety, stety, niestety, niestety. Tej Karo już nie ma każdy z nas, mam nadzieję, ewoluuje i zmienia się. No i ja tym samym nie czułam się komfortowo wracać do formatu vlogów z ręki i pokazywania widzom swojej codzienności. Nowa forma filmów była odzwierciedleniem tej nowej Karo, a że to się do końca nie sprawdziło, to postanowiłam odpuścić. Czy wrócę? Nie wiem, ale zdradzę Wam, że marzy mi się program na Netflixie. Nie musi być na Netflixie, ale chodzi o rodzaj polotu o podobnej jedzeniowo-podróżniczej formie, także stay tuned. Teraz kilka słów o pracy dzisiaj. Pytanko, czym aktualnie się zajmujesz? Na czym opierasz swoją działalność w internecie? Obecnie korem mojej działalności jest podcast. Publikuję w każdy poniedziałek o siódmej rano, czasem ukazuje się bonusowy odcinek w środę. I oprócz tego, w każdy pierwszy dzień miesiąca mam dla Was solówkę, czyli inspiracje miesiąca, które co ciekawe przyszły do podcastu jako kontynuacja znanego pewnie części z Was formatu z YouTube'a, czyli ulubieńcy miesiąca. No i dodatkowo prowadzę też wspomnianego wcześniej Instagrama. Pytanie. O czym jest twój podcast? Co chciałabyś nim przekazać? Do kogo go adresujesz? Mój podcast, czyli Karolina Sobańska Podcast, to program o dobrym i świadomym życiu oraz celebracji codzienności, jak mówi moje intro, czyli mantra podcastu. Myślę, że warto dodać, że. Geneza podcastu jest taka, iż kiedy miałam już całkiem spory grono gronowidzów na YouTubie, pomyślałam, że skoro skupiam uwagę tylu osób każdego tygodnia, to super byłoby wrzucać jeszcze lepsze treści. A może nawet dać platformę osobom, które nie mają dostępu do takiej widowni, i przekazywać większą wartość, poniekąd uczyć innych. Ucząc siebie. Czyli w praktyce zapraszać ekspertów, poruszać tematy, które mnie ciekawią, i jednocześnie sprawiać, że tysiące ludzi mogą się z nich edukować. Takie win, win, win na każdym poziomie. Moją dużą misją poprzez ten podcast jest łączenie tematów, które mogą się pozornie wykluczać. Pokazywanie różnych perspektyw, tego że nauka i duchowość czy filozofie wschodu mogą być komplementarne, wspierać nasz rozwój i promować nasz dobrostan. Kluczowe dla mnie jest to, że każdy może wziąć dla siebie coś z tych odcinków i dlatego też wierzę, że każdy jest tutaj mile widziany. Pytanie: Instagram, jak go postrzegasz? Realizujesz się tam? Ja na Instagramie jestem od 2012 roku, czyli od pierwszej klasy liceum. No i przyzwyczaiłam się do bycia na Instagramie, nie powiem. Ta platforma na pewno bardzo się zmieniła na przestrzeni tych wow, 10 ponad lat. Stała się na pewno bardziej komercyjna i sztuczna. No nie jest już takim pamiętniczkiem dla znajomych, ale nie zmienia to faktu, że ja Instagrama bardzo lubię. Wynika to pewnie z tego, że jestem estetką, lubię robić zdjęcia, lubię dzielić się ładnymi kadrami z życia, ale jednocześnie ważną częścią Instagrama są dla mnie opisy postów. Ja nazywam je takimi mini felietonami. Dzielę się po prostu swoimi przemyśleniami, bo bardzo, bardzo lubię pisać i bardzo dużo myślę. No i to pisanie przechodzi mi z łatwością, z tego co wiem, od osób, które mają przyjemność. Konsumować te moje treści pisane, no to całkiem lekko się to czyta. Ja się bardzo w tej formie po prostu realizuję. No ale Instagram jest też miejscem promowania podcastu, i dla mnie to nadal jest miejsce podglądania znajomych oraz osób, które mnie inspirują. Wydaje mi się, że jeżeli sobie ładnie na tym Instagramie posprzątamy, to można z niego dobrze korzystać i, i mieć tam po prostu przyjemną atmosferę. Pytanie. Weekendy offline, wymysł czy realna potrzeba? Ym, słuchajcie, w, w, jak dla mnie, realnie potrzebny wymysł. To jest taki mój sposób na oddech i walkę z tą ciągłą chęcią uwieczniania. Mówię oczywiście z perspektywy twórcy, a wydaje mi się, że zaskoczyłoby was, jak mało ja sama korzystam z telefonu i przysłowiowo skroluję. Zazwyczaj Instagram zabiera mi czas właśnie z uwagi na pracę, także weekendy od niego to jest dla mnie w sumie jeden z niewielu sposobów na to, żeby wyjść z biura. Pytanie: jak udało Ci się osiągnąć niezależność finansową? Prosta odpowiedź. Długa, droga, ale prosta odpowiedź. Pracą, oszczędzaniem, przyjrzeniem się swojej relacji z pieniędzmi. Czyli tak jak, wydaje mi się, każdej innej osobie. Pytanie. Jak monetyzujesz swoją działalność w sieci. Ja zarabiam głównie na współpracach reklamowych z markami na Instagramie i w podcaście. Mam też dochód z reklam, które automatycznie wyświetlają się na YouTubie. I wydałam też kilka produktów elektronicznych, które są wciąż dostępne w moim sklepie internetowym Karolina Ukośnik sklep. I jeszcze dodam. Że współpracuję z niektórymi markami poprzez linki afiliacyjne, co oznacza, że dostaję procent od sprzedaży produktów, które u siebie zareklamuję i moi odbiorcy je kupią. Pytanie. Co jest dla ciebie ważne w akceptowaniu ofert współpracy? To, co jest dla mnie ważne od zawsze, żeby nie powiedzieć najważniejsze od zawsze, to to, czy są one zgodne z moimi wartościami? Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ja po prostu czuję w swoim brzuchu, czy coś jest dla mnie ok, czy nie. Czy to oznacza, że każda moja współpraca była super? Nie. Wiem, że popełniłam kilka błędów i paru z nich bym drugi raz na pewno nie zrobiła, ale jednocześnie jestem przekonana, że w momencie, kiedy podejmowałam decyzję, moje intencje były szczere. Ta spójność ze sobą jest takie fajne słowo na to po angielsku. Integrity była dla mnie ważna od samego początku, czyli te, powiedzmy, 9 lat temu. Ja śmiało odrzucałam współpracę, które na przykład promowały kosmetyki testowane na zwierzętach, czy, czy inne produkty, których po prostu sama bym nie kupiła. I śmieję się trochę, że. To było, to było ciężkie, bo na moich oczach koleżanki po fachu, czyli inne osoby wrzucające treści do internetu, głównie na YouTube, stawały się milionerkami, a ja przez ten cały czas wiedziałam, że nie mogę iść tą drogą. Czułam, że jestem niszowa, ale wiedziałam, że najważniejsze dla mnie jest i w sumie było, jest i będzie, mam nadzieję... Móc spojrzeć sobie w lustro i zbić piątkę, i po prostu podpisać się pod wszystkim, co robię. Bo teraz z perspektywy czasu widzę, jak bardzo ta strategia mi się opłaciła. Trzymam się jej oczywiście nadal, bo wiem, że moją siłą jako twórczyni jest zaufanie odbiorców. I to jest tak cenne i rzadkie w dzisiejszym świecie. I zupełnie szczerze. To wybranie współpracy wbrew sobie, wbrew tym wartościom, byłoby dla mnie również biznesowo strzałem w kolano, bo byłoby to kompletne podważenie mojej wiarygodności i ryzyko stracenia tak długo budowanego zaufania odbiorców. No, a ja nie ukrywam, że lubię to, gdzie jestem dzisiaj i po prostu chciałabym to utrzymać, zachować. Pytanie. Czy to praca z głosem i ludźmi jest tym, co chciałaby się robić w najbliższym czasie? Zdecydowanie tak. Co więcej, chciałabym tę działalność jeszcze poszerzać i eksplorować. Pytanie: Jakie jest Twoje zawodowe marzenie? Powiem to na głos, publicznie, po raz pierwszy, ale marzy mi się praca w dubbingu, wywiady anglojęzyczne i może czytanie audiobooków. Plus ten program, o którym wspomniałam parę pytań temu. Teraz, moi drodzy, malutkie podsumowanie tej pierwszej części, czyli tej związanej z pracą. I pytanie brzmi: Twoje podejście do pracy kiedyś, a dzisiaj, czy zmieniło się? Jeśli tak, to co konkretnie i jaką rolę pełni w Twoim życiu praca? Myślę, że przede wszystkim moja etyka pracy pozostała. A nawet umocniła się, bo mam po prostu z tych wszystkich lat doświadczeń dowód na to, że słuchanie tego wewnętrznego głosu i tej intuicji doprowadza mnie w dobre miejsce. Niewątpliwie moje hobby przerodziło się w moją karierę, i mogę powiedzieć, że moja praca jest moją pasją, ale Nawiązując do mojego odejścia z YouTube'a, to praca na pewno przestała być sensem mojego istnienia. Nadal jest dla mnie bardzo ważna, daje mi ogromne spełnienie i satysfakcję, ale ja żyję przede wszystkim dla siebie, dla tej prywatnej Karo, i to uważam za swoje bardzo duże osiągnięcie. Tym sposobem. Zamknęliśmy pierwszą kategorię, jakim była praca, i tutaj przyjrzeliśmy się tematowi YouTube'a, o które było najwięcej pytań w historii, choć Web w łeb idzie kategoria numer dwa, czyli odżywianie, jedzenie, tak wiem podałam właśnie synonim, i kwestia mojego odejścia od weganizmu. Także wszystkie osoby, które czekały na ten moment w mojej karierze, zapraszam. Oczywiście śmieję się, próbuję trochę rozluźnić atmosferę, bo wiem, że jest to dosyć poważny odcinek. Kategoria: Odżywianie i pytanie numer jeden, czyli czy zgadzasz się z twierdzeniem, że to na weganizmie zbudowałaś swoją popularność? Well, myślę, że to jest mocne i dość kategoryczne założenie. Wydaje mi się, że weganizm grał ogromną rolę zarówno w moim życiu, jak i w mojej, że tak powiem, twórczości. Wiele osób zapewne oglądało mnie dla treści związanych z roślinnym jedzeniem i szeroko pojętym, cruelty-free stylem życia. Myślę jednak, że moja popularność została zbudowana na mojej osobowości i ekspresji i właśnie na tworzeniu w zgodzie ze sobą. Moi obserwatorzy mogli być świadkami mojego rozwoju jako twórczyni i mojego rozwoju jako młodej kobiety. Ale tak, weganizm był tego znaczną częścią. Pytanie: Dlaczego przeszłaś na dietę roślinną i jaka była Twoja motywacja? Wiele, wiele, wiele razy opowiadałam tę historię, ale opowiem Wam jeszcze raz. Był rok 2015 i bliska mi osoba była wtedy weganką. Albo nie, zacznę jeszcze wcześniej. Moja przyjaciółka w gimnazjum była wegetarianką. Pamiętam, że ja jako 14 pomyślałam, że można by przestać jeść mięso z uwagi na dobro zwierząt. Ale moja mama mnie od tego odwiodła, ponieważ uświadomiła mi, że musiałabym sama sobie gotować. Wtedy ewidentnie nie byłam na to gotowa. Moja mama też nie bo teraz już od lat jest moim ogromnym wsparciem w kwestii roślinnego jedzenia i sama stała się ekspertką, także żadnego złego słowa na mamę oczywiście. No, ale wracając do 2015 roku, to moja koleżanka była weganką. Ja czułam, że to jest coś, nad czym chciałabym się może zastanowić. Ale wiecie, jakby klasa maturalna to jest słaby czas na jakieś wielkie zmiany. Trzeba się uczyć. I pamiętam, że... Krążyła wtedy po sieci wypowiedź jednego z wegańskich aktywistów, którą bardzo chciałam obejrzeć i coś tak przeczuwałam, że obejrzenie tego może zmienić moje życie. No ale jako, że jestem odpowiedzialną licealistką, to postanowiłam poczekać na wakacje i po prostu wrócić wtedy do tematu. No i long story short, słuchajcie, w czerwcu obejrzałam Best Speech You'll Ever Hear na YouTubie zapewne nadal dostępne. I byłam wtedy już w Londynie, bo tam właśnie spędzałam trochę czasu po maturze, gdzie pracowałam w knajpce przez lato. I co się wydarzyło? No, przeszłam na weganizm, słuchajcie, praktycznie z dnia na dzień. Jeszcze przez sekundę jadłam masło, jajka, raz na jakiś czas sporadycznie rybę, ale reszta produktów zwierzęcych zniknęła z mojego jadłospisu bezpowrotnie. I to jest dosyć istotne, że ja byłam osobą jedzącą naprawdę sporo mięsa i to z ogromną radością. Ale przez to, jak ogromny wpływ miała na mnie ta wypowiedź, ten filmik dokumentalny, to ta transformacja nie sprawiła mi praktycznie żadnej trudności. Moja motywacja bycia dobrą dla zwierząt była po prostu zbyt silna. Z czasem doszła jeszcze zajawka roślinnym jedzeniem, gotowaniem, czyli tutaj aspekt no i smakowy, ale też aspekt zdrowotny weganizmu. Na koniec doszła ekologia i tym sposobem zmieniło się całe moje życie. Pytanie: Jak wyglądała Twoja relacja z jedzeniem przez ostatnie lata? Czy była zdrowa? Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo moja relacja z jedzeniem bardzo się zmieniała. Powiedziałabym, że od dwóch lat zdrowie je, od kilku miesięcy jest naprawdę dobrze. Wiem dopiero z perspektywy czasu, że cierpiałam na zaburzenia odżywiania, których częściowo nie byłam właśnie świadoma, a trochę nie wiedziałam, jak sobie z nimi radzić. W dużej mierze je wypierałam, bo ja niezmiennie przez ten cały czas kochałam jedzenie i interesowałam się kuchnią i gotowaniem. No jest to na pewno dla mnie bardzo złożony temat, dlatego tu postawię kropkę. Pytanie, czego Twoi widzowie o Tobie nie wiedzieli? bardzo wielu rzeczy. Tak jak mówiłam wcześniej, nie dzieliłam się moim życiem prywatnym, więc moi widzowie nie wiedzieli, co się dzieje u mnie w kwestii relacji romantycznych. Są na pewno sporo założeń o moim byciu zadeklarowaną wieczną singielką. Było to dla mnie zawsze bardzo zabawne czytać tego typu rzeczy. Nie wiedzieli też, że bardzo mocno przeżywałam rozwód moich rodziców i to, jak ciężko mi było, kiedy mieszkałam w Berlinie. Ja nie uważam jednak, że to coś złego, ta niewiedza moich widzów, bo podjęłam świadomą decyzję o zachowaniu tej części życia dla siebie. I jakbym miała wytłumaczyć, dlaczego tak zrobiłam, to chyba po to, by czuć, że są części mnie, którymi się nie dzielę, by przez to nie brać do siebie ocen ludzi. Bo kiedy druga strona nie zna całej prawdy, to jej opinia nie może mnie zranić. Pytanie, dlaczego przestałaś jeść wegańsko? Czy weganizm jest zły? Zacznę od końca i powiem nie. Na pewno weganizm nie jest zły. Weganizm wniósł do mojego życia tyle sensu i dobra. Był to bardzo ważny i bardzo, bardzo potrzebny etap w moim życiu, bo pomógł mi znaleźć swoją tożsamość. Co to znaczy? Słuchajcie, kiedy masz 20 lat, szukasz siebie. Totalnie nie wiesz, kim jesteś. Ja od dziecka nie umiałam się jakoś opisać, określić. A weganizm, poniekąd, chociaż nie wiem, czy powinna powiedzieć w dużej mierze, pomógł mi się zdefiniować. Karolina, weganka, to było jak taka moja etykietka, którą. Sama sobie nakleiłam, żeby być jakąś. Ale żeby nie było ja do tych wniosków, o których Wam teraz mówię, doszłam właśnie wtedy, dwa lata temu, ponad na Teneryfie, kiedy przyszły do mnie refleksje odnośnie YouTube'a i diety roślinnej. Oczywiście podejmując decyzję o przejściu na dietę roślinną czy o byciu weganką, ja robiłam to z potrzeby serca i z takiego właśnie wewnętrznego drive'u, absolutnie nie było to nic przekalkulowanego czy uświadomionego w takim znaczeniu, w jakim przedstawiam Wam to dzisiaj ale wracając to na pewno pomogło mi to czuć się mniej zagubioną w świecie, jako młoda osoba i na pewno nie miało nic wspólnego z jakąś strategią zdobycia popularności jeśli chodzi o rezygnację z weganizmu, to zrobiłam to z powodów zdrowotnych. Można powiedzieć, że nie czułam się dobrze, z czego też nie zdawałam sobie sprawy, bo dopiero zgłębiając tematy związane ze zdrowiem, odkryłam, że hej, człowiek powinien chyba czuć się lepiej niż ja się czuję. W konsekwencji zrobiłam badania pod opieką specjalisty. I okazało się, że pomimo, w moim mniemaniu, ultra zbilansowanej diety i suplementacji, mam niedobory. Grozi mi anemia, mam niedoczynność tarczycy. I po prostu wybrałam swoje zdrowie, co doradziłabym każdemu. Serio. To była jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu, bo ja przez lata uważałam, że. Spożywanie produktów od zwierzęcych jest po prostu złe, że krzywdzi zwierzęta i krzywdzi planetę. I ta zmiana oznaczała dla mnie konieczność ponownego zdefiniowania to, kim ja jestem i dla siebie, i dla świata. Ja musiałam sobie to odejście od weganizmu po prostu wybaczyć, i te początki były naprawdę trudne. Zupełnie nie umiałam o tym rozmawiać. Ale też przyznam Wam, że od samego początku, kiedy wprowadziłam zmiany w żywieniu, zaczęłam się po prostu czuć o niebo lepiej, i w ciele, i w głowie. I po prostu utwierdziłam się w tym, że podjęłam dobrą dla siebie decyzję. I, i tutaj podkreślę, że to, że ja miałam niedobory, nie oznacza, że Wy też je macie, bo nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich. I o tym też jest ten podcast, żeby brać to, co służy Wam. Tu nie ma gotowych scenariuszy, jadłospisów, etc. Ale z drugiej strony, abstrahując od kwestii etycznych i zdrowotnych, weganizm też nie zbawi świata. I to było coś, z czego zdałam sobie sprawę. I to też było bardzo trudne. I zawsze podaję ten przykład... Mm. I zadaję sobie pytanie, czy jedzenie Ala Serafeta z kokosa w Grecji, czyli takiej kokosowej fety, swoją drogą bardzo lubię kokosową fetę z Biolife, Kupionej w plastikowym opakowaniu, wyprodukowanej na końcu świata, jest etyczne i ekologiczne. No teoretycznie jest wegańskie, prawda? No ale czy feta od sąsiada Greka, przez płot? Nie brzmi jakoś tak sensowniej, jakoś tak bardziej zrównoważenie? Właśnie takie pytania i porównania zaczęłam sobie rozkminiać i zrozumiałam, że nie ma jednoznacznych odpowiedzi. I ja sama od tego czasu staram się po prostu wybierać, jak najlepiej umiem na dany moment, w danych okolicznościach. Pytanie. Jak aktualnie wygląda Twoje codzienne odżywianie? No właśnie, więc muszę zacząć od tego, że ja w 95% odżywiam się nadal roślinnie wegańsko. Kropka. Zgadza się, wprowadziłam do swojego repertuaru niektóre produkty zwierzęce, takie jak masło, jajka oraz sporadycznie owoce morza czy ryby. I staram się pozyskiwać je z jak najbardziej sprawdzonego, etycznego źródła, ale też nie ukrywam, że nie zawsze po prostu się to udaje. No ale przede wszystkim, wyluzowałam. Kiedyś, wiecie, na widok sera na sałatce bym się praktycznie popłakała, czy notorycznie odsyłałam jedzenie, jeśli było w nim coś niewegańskiego. Doszłam do wniosku, że więcej jest tutaj strat, zarówno dla świata. Bo jest to ogromne marnotrawstwo, ale też dla mnie, z uwagi na to, ile stresów mnie to kosztowało. Moi drodzy, czas podsumować część drugą, czyli część jedzeniową. I pytanie brzmi: jaką rolę w Twoim życiu pełni jedzenie? Jedzenie, uśmiecham się na samą myśl, było, jest i będzie dla mnie bardzo ważne. Jedzenie jest dla mnie formą okazywania miłości to wspólne przeżywanie i celebracja które ubóstwiam. Jednocześnie jest to też ogromna część kultur, tradycji i poznawania świata. Ja od dziecka jestem smakoszką i mogę spokojnie powiedzieć, że jedzenie jest moją pasją, ale jednocześnie nie jest już moją obsesją, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. I tak właśnie zakończyła się część druga tego wyjątkowego odcinka i przechodzimy do kategorii ostatniej, trzeciej, a nosi ona nazwę codzienność, także zapraszam Was na serię kilku Waszych, swoją drogą, pytań o to, jak wygląda moje życie i kim jestem dzisiaj. Pytanie. Szykujcie się, jakby szykujcie się, serio. Czy można powiedzieć, nie, nie, sorry. Czy możesz powiedzieć, że masz perfect life? Ja serio nie wierzę, że to czytam i że muszę się do tego odnosić, ale kurczę, z drugiej strony totalnie rozumiem, z czego to wynika. Zatem nie uważam tak, ponieważ życiowy spoiler, alert, perfect life nie istnieje. Ale z drugiej strony myślę, że łatwo to powiedzieć o sobie, która ma bardzo wiele spośród tych rzeczy. O których większość ludzi marzy i myśli, że stanowią o szczęśliwym życiu, o tym perfekcyjnym życiu. Żeby nie było, ja jestem na maksa wdzięczna za to, co mam. Kariera, stabilność finansowa, podróże, przyjaciele, zdrowie, czy powiem to, uroda. I wydaje mi się, że właśnie dlatego mogę potwierdzić, że te rzeczy. Nie gwarantują szczęścia i z perfekcją mają niewiele wspólnego. Czy umilają i ulepszają życie? 100% tak. Ale uwierzcie mi, można to wszystko posiadać i nadal czuć się beznadziejnie. I wielokrotnie tak było u mnie. Dzisiaj jestem szczęśliwą i spełnioną osobą, ale to była dla mnie bardzo długa droga, która nadal trwa i wierzę, że będzie trwała całe życie. A ja, jak każdy człowiek, po prostu miewam gorsze momenty, które są częścią codzienności. Pytanie, a raczej pytań chyba cztery. Co robisz, jeśli nie pracujesz? Czym się interesujesz? Jak się realizujesz? Z czego składa się Twoja codzienność? Co jest dla ciebie ważne? Świetna pierwsza część, czyli co robisz kiedy nie pracujesz? Słuchajcie, ja się uczę nie pracować. Więc to dla mnie jest również świeży temat. Ale na pewno dbam o swoje codzienne praktyki, o poranną jogę, o dobry sen, o odżywcze jedzenie, o niekorzystanie z telefonu rano i przed snem oraz o spotkania z przyjaciółmi. W wolnych chwilach większość moich aktywności kręci się wokół jedzenia i ludzi. Ja jestem totalnie relacyjną i towarzyską osobą. Uwielbiam głębokie relacje, ale lubię też poznawać nowe osoby. Celebracja, zabawa to są po prostu moje żywioły i, i staram się mieć takich momentów jak najwięcej. Oprócz tego bardzo lubię żyć aktywnie, więc każda propozycja jakiejś sportowej aktywności jest dla mnie jednoznacznym tak. Szczególnie jeśli jest to coś nowego, próbowanie nowych rzeczy, to jest, to jest duży temat w moim życiu. Szczególnie interesują mnie te aktywności, które są związane z byciem na dworze, w naturze. Co więcej, interesuję się sztuką, chciałabym lepiej znać się na designie, na interior designie na pewno. Kocham tańczyć, kocham śpiewać. Kino, filmy, seriale to też są zajęcia, bez których nie wyobrażam sobie. Życia. Dużo tego jest. Wierzę, że będę w kółko znajdowała jakieś nowe zajawki. Pytanie. Część osób odbiera cię jako super zorganizowaną i poważną, druga część za wulkan energii, który uwielbia być w centrum uwagi. A jak ty widzisz siebie zawodowo i prywatnie? W sumie te dosyć skrajne założenia dobrze pokazują moją osobowość, bo ja jestem trochę taką chodzącą sprzecznością przestałam w końcu z tym walczyć i zaakceptowałam tę swoją wielowymiarowość. Jestem dosyć zmienna, bywam niekonsekwentna, czasem kapryśna, ale kiedy trzeba jestem bardzo zmobilizowana i zorganizowana. Za to w innej sytuacji daję się ponieść chaosowi. I w pracy i w życiu próbuję na co dzień jakoś to wypośrodkować. Moja praca jest kreatywna, ale Rozbudzam tę kreatywność wewnątrz jakiejś lekko narzuconej sobie struktury, i to jest takie moje zarządzanie chaosem. W życiu wolę być spontaniczna, ale też się tego uczę, bo znowu przez lata próbowałam wsadzić się w ramy, rutyny i zasady. No a co do bycia w centrum uwagi, to zdecydowanie tak, ale wtedy, kiedy otaczają mnie ludzie, na których mi zależy i zmieniam się. Troszkę w takiego pajaca, który się cały czas wygłupia. Pytanie. Luksus, ładne rzeczy, jak bardzo potrzebujesz ich w swoim życiu? Myślę, że z wiekiem coraz bardziej, i to jest kolejna rzecz, na którą zaczęłam sobie pozwalać, jestem estetką od zawsze i nie uważam już, że to jest płytkie albo powierzchowne. Zdałam sobie sprawę, że otaczanie się pięknem daje mi szczęście. Wiele osób takiej cechy u siebie nie dostrzega, takiej cechy nie posiada, ale ja po prostu tak mam i już. Jakby piękne wnętrza, przedmioty, ludzie, uwielbiam, uwielbiam. Ale z drugiej strony, jeśli tych rzeczy wokół mnie nie ma w jakiejś sytuacji, to nie robię z tego tragedii. Bardzo cenię sobie taką umiejętność dostosowania się do sytuacji. Natomiast oczywiście, jeśli mam wybór, no to stawiam na to, co jest dla mnie ważne. Pytanie. Duchowość, astrologia versus fakty i nauka. Jak to godzisz? Tak jak mówiłam wam w pierwszej części odcinka, łączenie tych dwóch światów to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Nazwałabym to wręcz takim moim małym powołaniem czy misją. I tutaj mogę się znowu odwołać do tego bycia skrajnością. Ja wierzę w czerpanie z obu biegunów i niedefiniowanie tego. Bycie za jednym, pozornie opozycyjnym tematem czy rozwiązaniem, nie oznacza bycie przeciw drugiemu. Człowiek z natury szuka drogi na skróty i tutaj mogę podać przykład po raz kolejny związany z weganizmem. Niejedzenie na biału czy nienoszenie skóry ale to nie są rozwiązania, które zawsze będą uniwersalnie dobre. Wszystko zależy od osoby i od okoliczności. I to samo w przypadku medycyny. Czy jeśli leczę się onkologicznie, to nie mogę wprowadzić komplementarnie ziół chińskich? Albo jeśli chodzę na biorezonans, to nie pójdę na operację wyrostka? No come on. Tak? Jesteśmy moim zdaniem zbyt inteligentnymi stworzeniami, żeby nie próbować myśleć szerzej. Pytanie. Czy blisko ci do minimalizmu? Jakie masz podejście do posiadanych rzeczy? Wyznanie. Kocham rzeczy, a jednocześnie strasznie mnie one przytłaczają. <grych> Lubię je mieć i ważne jest, aby mi się podobały, ale chcę, żeby było ich relatywnie mało. Mówię relatywnie, bo każdy znowu. Ma tutaj swoją własną definicję. Dla mnie ważna jest jakość, pochodzenie, historia danej rzeczy. Staram się dbać o to, co mam, trzymać i nosić to latami, ale odpowiadając na pytanie, nie minimalistką w moim rozumieniu tego zjawiska nie jestem. Ale właśnie, wiecie co? Czy to nie jest znowu kolejna etykieta? Pytanie. Najbardziej krzywdzące przekonanie na twój temat. Ach, kolejne westchnięcie. Chyba najbardziej krzywdzącym przekonaniem, jakie słyszę na swój temat, to to, że wszystko w życiu było mi dane na złotej tacy i że rodzice sponsorują mi teraz życie. I potwierdzam, jestem osobą uprzywilejowaną, ale wiele osób wychowało się zarówno w lepszych, jak i w gorszych warunkach niż ja. Moje dzieciństwo było piękne. Ale zarazem było też traumatyczne. Doszłam do tego dopiero niedawno w terapii. Każdy z nas mm, ma po prostu jakiś zestaw klocków, z którymi się rodzi. Ale to, co z tymi klockami zrobi, zależy od niego. I ja wierzę, że zbudowałam z tych klocków niezły domek i przypisuję sobie tę zasługę. Tutaj, moi drodzy, czas na podsumowanie części trzeciej związanej z szeroko pojętą codziennością i dzisiejszą Karoliną. I ostatnie pytanie brzmi: Czy czujesz, że jesteś w dobrym miejscu, zawodowo, ale i prywatnie? Teraz, kiedy to nagrywam, mogę powiedzieć, że tak. Jaż czuję, że mnie to wzrusza. Uch, mam teraz ciarki na całym ciele. Wow. Ach. Nigdy jako dziecko, jako dziewczyna nie śniłam o tym, że będę dzisiaj w wieku 26 lat tu, gdzie jestem zawodowo. Gdyby ktoś powiedział nastoletniej Karo, że tak będzie wyglądało jej życie za te powiedzmy 10 lat, to chyba spadłaby z krzesła i nie uwierzyła. Miałam co prawda taki, taki okres stagnacji. Nie nazwałabym tego wypaleniem, ale takiego, może, lekkiego znudzenia, ale, ale czuję, że otwieram się na nowe inspiracje i, i pozwalam sobie marzyć jeszcze dalej, jeszcze wyżej. Prywatnie to po raz pierwszy od chyba, nie wiem, zawsze czuję w sobie spokój i taką wdzięczność, że czasami naprawdę nie dowierzam. Mam za sobą lata walki. Ze sobą i takiego mocno autodestrukcyjnego trybu. Uczę się wielu rzeczy, ale uczę się traktować siebie jak dobrą koleżankę. Ja trochę zwolniłam. Zaczynam rozumieć, czym jest wspomniany spokój. I podobno lata dwudzieste są właśnie o szukaniu siebie, więc mnie ta droga ekscytuje. Ale co dla mnie jest na Dzisiaj najważniejsze to to, że lubię osobę, którą widzę w lustrze. Mówiłam, że to ostatnie pytanie, ale to nieprawda. Jeszcze są dwa. Pytanie. Jak definiujesz słowo sukces? Sukcesem jest dla mnie umiejętność czerpania radości z życia, ale jednocześnie akceptacja tego, że nie zawsze będzie radośnie. Sukces to budzenie się rano z wdzięcznością za to, że żyje. To również uważna obecność dla siebie i dla innych. Zanim odpowiem na ostatnie pytanie, chciałabym powiedzieć, że przesłuchaliście właśnie trzyczęściowej solówki, spowiedzi podcasterki o mojej pracy, o moim jedzeniu, czyli o dwóch tematach, o które było najwięcej pytań w historii mojego życia zawodowego. I o tym, gdzie jestem dzisiaj. Ostatnie pytanie jest podsumowaniem i brzmi ono: z czym chcesz zostawić odbiorców? Także ja na sam koniec chciałabym podziękować wszystkim osobom, każdej z osobna, które przesłuchały tego odcinka. On był dla mnie niesamowicie osobisty i, i bardzo delikatny. Dziękuję tym, którzy cierpliwie czekali aż podejmę te tematy. Aż będę gotowa podjąć te tematy. Mam szczerą nadzieję, że dowiozłam. Dziękuję z całego serca osobom, które są ze mną od początku oraz tym, które dołączyły na przestrzeni lat. Dziękuję słuchaczom podcastu, którzy nie znają mnie z YouTube'a. I dziękuję widzom z YouTube'a, które nie słuchały do teraz podcastu. Dziękuję każdej osobie, która towarzyszy towarzyszyła, towarzyszy mi na tej drodze, i mam szczerą nadzieję, że spędzimy razem jeszcze wiele, wiele lat. Do usłyszenia. Cześć!